Domowym psem dzisiaj jesteś. Sikasz tylko w domu. U pani na spanie. Słyszysz, Szonka, koniec z wychodzeniem na dwór. Nie ma dworu. Zimno jak w nosie, balkon zamknięty, nigdzie dzisiaj nie idziemy. A ja, kochani, dzień dobry, chciałam się z wami przywitać z nowością, którą mam nadzieję wprowadzić w naszą codzienną dietę. No. Kawa z kurkumą. Normalnie dwie łyżeczki kawy, pół łyżeczki kurkumy, mleko i woda. I zobaczymy, jak to będzie szło, bo później wam opowiem historię, jeśli chodzi o kawę z kurkumą. Tak, Luniunia? Co ty tutaj? Chciałabyś śniadanie. A śniadanie ładnie nie wygląda, to wam nie pokażę. Bo tego nie da się ładnie zrobić. Tutaj mamy skony znowu ze śmietaną i z dżemem. Także biorę się za jedzenie. Może wyglądałoby ładnie, gdybym miała rotoro podawała, ale podawał radzie. W brzuszku wygląda wszystko tak samo. Dobrze. Jak drugą stroną wychodzi, też tak samo wygląda. Dobrze, Lunga. Zaczynamy dzień. Tak, Lunia. Już zmęczona. Moi drodzy, nie otwieram sklepu monopolowego, niestety. Chociaż... Jak dobrze mieć sąsiada. Jeden mieliśmy i zamknęliśmy. Tak, sąsiad zamówił sobie przez jakąś tam przesyłkową, wiecie, firmę wina. 6 win. Myślał, że będą wszystkie czerwone, a nie sprawdził, że przychodzą czerwone i białe. Białego nie pije. Zapytał się, czy my pijemy. No ja białego, powiem wam, za bardzo nie piję, chyba że gotuję. A że ostatnio zakochałam się w risotto, a do risotto trzeba wina, to przyjęliśmy. Nie chciał kasy, po prostu nam oddał. Także zobaczcie, nawet takie dobre winka. Dostaje przelewem i tak przez tak, to dostaje przelewem, bo zawsze jak gotujemy, to coś mu tam dajemy, bo nasz sąsiad taki jest... Chcący. Niezaradny. Bardzo. No, także zobaczcie, jak się odwdzięczył. Nie to, że w ogóle wymagałam jakiegokolwiek odwdzięczenia, ale miło. Hello, beautiful. Hello, beautiful. I tak od 5 minut. Wiecie co dalej? Już, mama, chciałam coś nagrać. Dalej nie mogę uwierzyć, jaką różnicę robi podkreślona brew i pomalowane rzęsy. A, rzęsy tam mniejsze z tym, ale zobaczcie na podkreśloną brew. A zobaczcie na drugą połowę bez podkreślonej brwi. Kolosalna różnica, co? Pokaż. Co, też podkreśliłaś brwi? Tak. No. W szoku jestem. O, i Marlena Dietrich wraca, widzę znowu. Czemu? Loczek. Jak mnie to denerwuje, dobrze zrobić tą drugą brew. Bo tylko to chciałam zrobić. Robię dla Radosława obiad, robię mu butter chicken. I jest potrzebny tam taka pasta tikka. Także, kochani, robię sama. Będzie do słoika, nawet jeżeli będzie robił sobie grilla i będzie po prostu chciał takie... Tak, wiecie, czymś... Przyprawę. Nie przyprawę. Czymś za... Zamanerynować. Marynować? Marynować. To będzie miał. Także jestem podekscytowana. Ale długo to zajmuje. O mnie dzisiaj tak denerwuje. A ładną mam brew? No, bardzo. Piękna. Piękna i urocza. Ale... O, uważaj na Lunkę! Widać? Pomalowane? Przecież nie malowałeś sobie brwi. No jak? Długo pisemce zrobiłem. Nie widać, nic. Głupi jesteś, nie rób sobie, nie maluj długopisem. Po dlaczego? Czole sobie maluję. Kobiety sobie malują po czole i co? Czekaj, wąsy sobie, wiesz. Jajco, no nie domyjesz tego. Nie domyjesz, nie maluję nawet tym długopisem. Nie? Nie. Idę markerem, Dobra, idę robić drugą brew, bo wyglądam... Ale dziwnie. Wiesz, co to takie oszukiwanie mężczyzny? Ale jakie oszukiwanie? Przecież mam te brwi, po prostu ich nie widać, bo są przyrzedzone. A Ciebie już nie muszę oszukiwać, to już raz się udało nabrać. A już jestem nabrać. Zdobyty, to już koniec, tak? A tam, zdobyty. Tylko, że można zdobywać, trzeba zdobywać całe życie, zdobyty. Dobra, idę na drugą. To zdobywaj mnie. Idę na drugą brew. Chcę być zdobywnięty. Lunka też chce być zdobywnięta. No. Nauczyłem Lunę nowej sztuczki. Jakiej? Popatrzcie. Luna. Ja tutaj gadu o brwiach, a zupełnie mi się dzisiaj źle wyrysowały. Nie wiem, zupełnie inna widzieć. Ale musimy pamiętać, że brwi to nie bliźniaczki, to zwykłe siostry. Tylko wam chciałam pokazać, jak ta pasta wygląda. Jak to wygląda? Tu jest pełno czosnku, kolendry. Niestety miałam tylko i wyłącznie mrożoną, także zużyłam mrożonej. Pewnie przez to nie jest to idealne, ale powiem wam, wow, jest mocek, że to będzie do dzisiejszego obiadu jedynie łyżka mi potrzebna. Coś takiego to normalnie sos jest zrobiony, a to nie o to chodziło. To chodziło tylko właśnie o taką pastę,
żeby wiecie, żeby była esencja do obiadu. Także dobra, biorę się za przelewanie tego do słoiczków i to normalnie będzie stało, wiecie, zawykowane i będzie czekało na swoją kolej. No ściągnie, ściągnie, ale wysoko podszedł, albo się zakręcił cały. Nie macie pojęcia, jak bardzo, bardzo wieje. Radek mówi, że chyba słyszy jakieś drzewo trzeszczy, ale nie wierzę mu, żeby coś trzeszczało. Idę ściągnąć wszystkie dywaniki, wczoraj wywiesiłam. One pospadały dywaniki, nie ma moich dywaników! A, leży tam. Okej. Okay. Reszta jest. Bo wczoraj nie wyschły, a dzisiaj już się tak wydmuchało, że można ściągać. Ale zobaczcie, co tutaj się ukrywa. Jejo! Liściem przykryta cały czas. O, maleńka. A tutaj, moi drodzy, robi się mój obiad, czyli będę jadła takiego twistera na ciemnym wrapie z moim takim wegetariańskim kebabem. Jest i mój obiadek, zabieram się za zawijanie i za jedzenie. Powiem ci, że te twoje oczy to się tak cieszą, ty tak się cieszę. Ty nie masz pojęcia. No, dobra, smacz tego. Naprawdę nie masz pojęcia, co tracisz. Bebe, nic nie tracę. Cieszę się, że ty nie tracisz. Naprawdę? Pycha? No to się cieszę. Strasznie wieje, ale chciałam wam pokazać, jak Lunce uszy fajnie wieją. Luna, stój! Chodź! No chodź! O, teraz przestaną. Jak żagle! Ale daje! Patrzcie, prawdziwa wielka mewa stoi. O, poleciała. Cały bez już przekwitnięty, nie ma nic. Nic a nic. Patrzcie, jak perfekcyjnie przycięty żywopłot. W szoku jestem. Nie ciągnij, Lunka. Radka puściłam, żeby pierwszy poszedł, żebym mogła nagrać. Wow. Widzicie? Coś pięknego. Pięknie wygląda. Patrzcie, co się dzieje. Myślałam, że mi głowę oderwie tam na dworze centralnie, ale powiem wam, że gdyby nie wiatr, to byłoby bardzo, bardzo... Znaczy ogólnie było przyjemnie, bo wiatr był ciepły i cały czas w domu teraz mieliśmy zamknięte drzwi, bo chodziliśmy prawie że godzinkę. Jest 24 stopnie, tak się nagrzewa. Bo mówię, gdyby nie wiatr, byłoby naprawdę wręcz gorąco, także spoko. Oby się tylko żadne drzewa tutaj nie połamały i oby nikomu się żadna krzywda nie stała, bo naprawdę wieje, także... Ho, ho! Zdecydowaliśmy, moi kochani, że idziemy na zakupy. Nie trzeba nam dużo rzeczy, Boże, nie mogę się wysłowić. Ale jest godzina 21, także nie będzie tam wcale ludzi. Mam nadzieję, w sklepach można iść w miarę ok i popatrzeć, co jest ciekawego. Najbardziej nam jest potrzebna kolendra, po prostu świeża. I chyba to wszystko, nie? Nie, no jeszcze. No troszeczkę warzyw, rzeczy były. Warzyw nie mamy żadnych, owoców nie mamy żadnych. Bardzo dużo teraz warzyw i owoców jemy, nie? Ale to bardzo dobrze. Moje dania teraz po prostu... Dzisiaj zjadłam kebaba, ale ten kebab taki był... Nauczyłam się jeść takie prawdziwe wszystko. Prawdziwe wszystko warzywne albo jakieś takie. I w sumie to jest dobrze, bo takich odpowiedników to się powinno jeść bardzo mało, a ja... No też dużo nie jadłam. No mam czasami chęci, wiesz, na jakieś takie nuggetsy albo inne rzeczy, no to po prostu jadłam. Patrz, paleni są. Bierzemy? No porozwalane. No to co? No to jak będziemy wracać, możemy zobaczyć. Wróciliśmy ze spaceru, Lunka padła, w ogóle słyszałeś jak chrapała, tylko się położyła od razu chrapu. I dużo nie trzeba w taką pogodę, to wiesz. Od razu chrapu. A wziąłeś telefon pracowniczy? Tak. No to dobrze. Dobra, to jedziemy, zobaczymy, może coś tam znajdziemy fajnego. W ogóle zobaczcie, tak jak mówiłam, jest godzina 21.07, jest jaśniutko, jest po prostu jaśniutko na dworze, uwielbiam. Świetnie, niedługo będę chodziła do pracy i będzie tak jasno. Nie mogę tego przeżyć, no tak się rozleniwiłam, że... Nie, ktoś musi, tylko właśnie się troszeczkę obawiam o Radka. No ale zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłam, jeszcze zadzwonię chyba do Radka, do lekarza i zobaczymy, co oni nam tam pomogą. Bo powiem wam, że przeczytałam... Patrz, no idiota, no. No ten idiota co robi? Przeczytałam ten list od tych lekarzy i jeżeli ja wrócę do pracy, moi drodzy, to powinniśmy cały czas zachowywać od siebie odległość 2 metrów. Powinniśmy przygotowywać jedzenie
w innej, nie powinniśmy razem przygotowywać jedzenia w kuchni. Powinniśmy, jeżeli jest możliwość, używać innych łazienek i powinniśmy spać osobno. Mówiłam to wczoraj, nie wiem, chyba nie tak, mówiłam. Będzie spała w szopie. Ja będę spała w szopie, nie? No, ty chcesz iść do pracy, to śpisz w szopie. Ale mam drugą sypialnię jeszcze, jeszcze jedną na dole i jeszcze salon. A jeszcze mam trzy pokoje w domu do spania na sofie. Także no, musisz mi kupić drugi garnek do gotowania, żebym sobie gotował, bo z tego samego nie możemy. Trochę i tak mi się wydaje, że dzisiaj właśnie o tym myślałam i powiem wam, że jak byliśmy na spacerze, to zaczął mnie łapać mały panika tak chyba właśnie przez to, bo że jedzie sam w aucie i ma maseczkę, a nie to taksówka. No, brzydki jest, może dlatego się chowa, się ukrywa jak Michael Jackson. Jak Michael Jackson, dobra. Nos mu odpada może. Jedziemy. Tak jak mówiłam, nikt nie czeka, no tutaj teraz jakaś pani będzie czekała. No, nie ma dużo ludzi, tylko jeszcze idą dwie osoby. Ale w sumie zobaczymy w środku, jak to jest. Pustawo. O, nie tak bardzo. Tutaj zobaczcie, jaka piękna poduszka. Śliczna, prawda? Ale zobaczcie. A nie, to troll kosztuje 40 funtów. Poduszka 14, to w sumie nie tak źle. Myślałam, że 40 funtów. Śliczna jest. Promocja na filtry do Brity. 3 sztuki za 10,50. 5,50 oszczędzasz, ale no i tak zostaną 7, także biorę. Super. No powiem... Muszę przestać mówić, no powiem wam, bo cały czas to mówię. Ale chciałam wam powiedzieć... No to powiem wam. Że zakupy naprawdę spoko można było zrobić. Nie było w ogóle dzikich tłumów. Mało ludzi, już nie ma tego szału. Cieszę się. Kupiliśmy coś, co pewnie uznacie za zupełne szaleństwo. Kupiliśmy 10-kilogramową mąkę. Ale mąka jest, kochani, pełnoziarnista, no i była tylko na tej sekcji, wiecie, z Indian Food, także wzięłam, bo już bardzo długo noszę się z zamiarem, żeby zacząć piec nasz chleb i nasze bułki. No ale no niestety nie chcę piec z białej mąki. Chciałam wam też powiedzieć, że mamy dwa liski. Wzięłam, jest taka piękna. Zobaczcie, jakie to prawdziwe. Ogląda jak lunka. Jakie śliczne. I kosztowało to 14 funtów. Coś tam było, co wam pokazywałam za 40, ale była też jakaś taka narzuta. No ale już jej nie było, z tej samej serii liskowej. No ale już nie było. W sumie dobrze, że nie było. Jeszcze wzięła jakąś narzutę za 4 dychy. No nie, nie wzięłabym, ale wydaje mi się, że piękne i takie letnie. Wiecie, my mamy w salonie takie poduszki bardzo neutralne i teraz dodam coś takiego. Będzie śliczny. Jedziesz zobaczyć? Jest już 10:00, godzinę czasu nam zajęło. Wow. A jeszcze tylko wam chciałam powiedzieć, że ostatnio YouTube tak dziwnie szaleje, nie mam pojęcia w ogóle co się dzieje. Słuchajcie co się dzieje z filmami. Na samym początku filmu mam nagle ileś tam minusów. Wchodzę za pół godziny, nie ale mam w ogóle. Nie, opublikujesz i minutę później jest 12 minusów. Tak, później wchodzę, jak ktoś napisze jakiś komentarz, nagle nie ma żadnych minusów. Później znowu 5, później 1, później 3 i nie wiem za bardzo co jest grane. Mi się wydaje, że YouTube tak szaleje. Także nie wiem, ale jakikolwiek znak nie zostawicie, jest mi bardzo miło i bardzo każdy jeden doceniam, czy to w górę, czy to w dół. Naprawdę. Tak, dziękuję. Naprawdę bez różnicy i bardzo za to dziękujemy i dziękujemy, że nas cały czas odwiedzacie. Już niedługo się to skończy, moi drodzy, bo Julu nie wraca do pracy. Radio jeszcze będzie siedział w domu, chyba że Radiosław przejmie kanał. Co ty, Radio, na to? O, ciemna chmura się pojawiła. Ciemna plama. Nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł, żeby Radio nagrywał cokolwiek. Bo jak Radio zacznie nagrywać, to będą przekleństwa. Nagość i zgorszenie ludzkie i zamknę ci kanał, bo ty zawsze wycinasz, jak ja mówię głupoty. No kochanie, no bo tak jak właśnie powiedziałeś, nie chciałabym, żeby mi kanał zamknęli. No, nagrywasz film, który ma 1,5 godziny i po wycięciu moich wszystkich komentarzy powstaje film 5-minutowy. No już nie przesadzę, ty się bardzo mało udzielasz. 10. No ja się udzielam bardzo dużo, tylko ty mnie ucinasz bardzo dużo też. Podcinasz mi skrzydła. Jeszcze raz to powtórz, nie wszyscy usłyszą dokładnie. Podcinasz mi skrzydła, kobieto. Nie dasz mi fruwać i przeklinać. Sprawiłeś mi wielką przykrość w tym momencie. Przepraszam. To był przedostatni raz. Ale naprawdę myślisz, że ci podcinam skrzydła? W życiu, baby. No ja żartuję, tylko zawsze wycinasz to, co ja mówię. Kiedyś jak tłumaczyłem o dronie przez... Nie wycinaj! Kiedyś jak tłumaczyłem o dronie, przez pół godziny się produkowałem i żeby wszystkie informacje przekazać, to zrobiłaś tak. Na filmie było,
że jestem, coś mówię i było. No bo to bez sensu. No, widzisz. No bo ani nie robiłeś recenzji, ani nic, po prostu coś zaczęłaś gadać i sama ja nie wiedziałam, a później coś sam nie wiedziałaś i... No widzisz, no i po co? Tak. Znaczy, ale jestem sobie, do wycięcia. Ale ja jeszcze sobie z tobą na ten temat porozmawiam. Rozmawiaj sobie ze mną? Tak, no, na ten temat, co przed chwilą powiedziałaś. Że pochciałaś mi skrzydła? No. Zrobiłeś mi wielką przykrość. Coś nie ma z czego śmiać. Baby, no właśnie, nie ma się z czego śmiać, jak ty mnie wycinasz ze swojego kanału. To tak jakbyś mnie z życia wycinała, że nie pokazujesz, nie pokazujesz, jaki ja jestem naprawdę. A szkoda, bo jestem cudowny. Magda, że jestem cudownym mężem? Ale bez skrzydlaty, ja nie lubię bez skrzydlatych, także... Podpadłem dzisiaj, żony. Masz szczęście, że masz już obiad zrobiony, bo chodziłbyś głodny, tyle ci powiem. Dobra, idziemy rozpakować zakupy i rozliczyć się z mężem, a później może się z wami połączę, jeśli to przeżyjemy. Jeśli ktoś z nas to przeżyje. Czemu? Powiedz mi tylko, że dzisiaj nie jest piątek i dzisiaj mnie nie bijesz. Co jest dzisiaj za dzień? Dobrze mi ktoś poradzi, żeby to było w piątek. Akurat co widziałeś. Co jest dzisiaj za dzień? Piątek! Boże. No, ale ktoś mi podsunął dobry pomysł, jak bijesz to w piątek przez weekend, zajdą siniaki. Później będziesz płakał, że chodzić nie możesz. Nie będziesz bić? Dobra, jedziemy. Dobra, tak jak mówiłam, tak wam na szybko pokażę. Za te zakupy tutaj, kochani, zapłaciliśmy 80 funtów i wydawałoby się, że tak dosyć sporo. No ale dobra, z tych takich rzeczy, nie takich, co zawsze kupujemy, mąka. Tak jak właśnie mówiłam, wholemeal. Tak się zastanawiam, czy chapati flour to jest normalna mąka? Czy żeśmy zakupili coś złego? A nie, to niby Donanów i takich innych. No zobaczymy, czy da się, czy się nie da. No ale dobra, 5 funtów, nieważne. Później, kolendra wzięłam w całości, nasionka. Mamy arbuz, są dobre arbuzy teraz, już wam mówiłam, kupujcie. Mango, więcej papryczek chili, bo nam się już prawie skończyły. Mówiłam wam, że to jest taki nasz, jak to nazwać, taki grzeszek. Raz na jakiś czas robimy sobie wieczorem na kolację zjeść zupkę wifon curry. Cytrynki niewaksowane, wzięłam dwa opakowania, no bo tak lemoniada radosowa jej posmakowała, że wzięłam, będę robiła. Później, tak jak widzieliście, Maxtra. Filtry, to kosztowało 10,50 zamiast normalnie 16 funtów, także spoko cena. Taki barbecue sel, widzicie, tutaj jest taka szpachelka, takie cążki i takie widelczyki. Sezam wziąłam, bo będę chciała robić swój własny hummus. Pieczarki, truskaweczki, miałam też maliny, ale niestety przy kasie okazało się, że gdzieś tam w środku zaczęły się psuć. Kolendra, dwie paczki, winogrona, no i niestety nie wytrzymałam i wzięłam sobie Doritosy z chili. Sosem. Już tak długo nie jadłam, że musiałam wziąć. Ostatnio jadłam chyba w Radka urodziny jedliśmy. Albo dzień po Radka urodzinach, także to już miesiąc czasu. Moi kochani, śliweczki. Dwa płyny do mycia, do spryskiwaczy. Ja wzięłam sobie taką ładną miseczkę. Zobaczcie, jaka piękna miseczka. Wiecie, jak staram się robić jakieś ładne zdjęcia na Facebooka, no to po prostu chciałam mieć jakiś ładniejszy, taki, coś takiego ładniejszego niż te wszystkie białe talerze, które mam, bo tak mi się wydaje, że to wygląda blank, aczkolwiek kolory ładnie białe talerze oddają, także no nie, zobaczymy, ale to takie śliczne jest i tylko ta miska była ładna, bo głęboki talerz, bo duży talerz i mały były takie zwykłe, także wzięłam tylko miskę. Wzięłam też takie coś, bo nam taka łapka, nie mam jej tutaj, nie porzuciłam, ale się przypaliła i brzydko wygląda, także wzięłam coś takiego i do kompletu wzięłam też takie ręczniczki, takie ładne, wiosenne, no i poduszka Liska za 14 funtów i takie oto zakupy, moi drodzy, nocne chrupanie, a ja właśnie dzisiaj miałam sobie zrobić manikir, sobie wymyśliłam taki fajny, jakiś już czas temu zamawiałam sobie z Moju London kolejną płytkę do paznokci. Jest moja kolacja, moi drodzy. Zupę jeszcze chciałam mieć na jutro, ale Radosław nałożył wszystko. Bułki pół, zjesz ty znowu. Tak, także taka kolacyjka, zupeczka. Ostatnio bardzo dużo zupię i bardzo się z tego cieszę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie? Nareszcie. But it's so hard in the cold summer.